wszystkich serdecznie na festynie pod tytułem Bezpieczne Wakacje, zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Strzakłach. Jesteśmy w Strzakłach. Dzisiaj odbywa się festyn. Jaki to festyn? Co Panie przygotowałyście? Jest to festyn pod hasłem Bezpieczne Wakacje, gdzie strażacy, którzy przybyli do nas z Krzewicy, będą uczyć wszystkich i dorosłych, i dzieci udzielania pierwszej pomocy. Potem czekamy na funkcjonariuszy policji i karetkę, która także na fantomach będzie nam pokazywała, jak powinna się odbywać prawdziwa udzielanie prawdziwej pomocy. Funkcjonariusze obiecali, że będą mówić o wodzie, o kąpaniu, o, no po prostu o bezpiecznych wakacjach, o bezpieczeństwie, tak, tak. A w międzyczasie będą tutaj panie z gminnej biblioteki i konkursy będą sportowe, rodzinne, troszkę, żeby wyciągnąć naszą młodzież, dzieciaki z domów, przed internetu. Miejsce macie piękne. Tak. Mamy piękny plac, jest to Centrum Integracji Społecznej po byłej szkole podstawowej właśnie w Strzakłach. Pozwolę, pani Ela Chodzińska, prezes spółdzielni socjalnej, pozwoliła nam to wykorzystać, więc mamy miejsce na ognisko, mamy wiatę, gdzie mogą dzieci usiąść, po prostu porozmawiać, pobawić się. Organizatorem jest Koło Gospodyń Wiejskich w Strzakłach. Może kilka słów od pani przewodniczącej. Nasze koło powstało niespełna rok temu. Na koncie mamy już pierwsze sukcesy, bo trzecie miejsce jest w Litwie Regionu, które odbywało się tutaj u nas też w Strzakłach. A na razie tak spokojnie działamy, robiliśmy stroiki już na przykład świąteczne, integrowaliśmy się na wycieczce w Toruniu, więc tak rozpoczynamy. Małymi kroczkami. Ale od czego trzeba zacząć? Ile osób tutaj było? Jeszcze 16 osób. Jest z kim za kogoś działać. Dzięki. Żeby wydarzenie mogło się odbyć, to podejrzewam, że potrzebni to są sponsorzy. Komu chcielibyśmy podziękować? Właśnie, bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować właśnie naszym sponsorom. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Karol, Jan i Ewa Brodawka. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Olszynka Robert Majszak. Piekarni i ciastkarni Kuna. Piekarni Tur z Białej Podlaskiej. Firmie JBB Bałdyga. Firmie Dobrowolscy oraz radnemu tutejszemu panu Markowi Oklińskiemu i właścicielowi firmy Sławtrans. Oraz naszym koleżankom i kolegom z koła i z naszym kochanym strażakom. Bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować właśnie panu wójtowi za ufundowanie upominków przy konkursach. Thank you.